Co się dzieje w Polsce? Jak to możliwe jest, że Polacy biednieją z dnia na dzień? Minimalna płaca w Polsce drastycznie traci na wartości w stosunku do upadającej złotówki, do euro i dolara, a nawet troszeczkę do funta, czyli nasze zarobki są coraz niższe, czyli zarabiamy minimalnie jeszcze mniej. Jak to jest możliwe, że w kraju, w którym, szanowni państwo, wpaja się nam, że jest jakaś bieda, to prawie wszystkie produkty żywnościowe, podstawowe, a nawet takie droższe są znacznie tańsze niż w Polsce lub w tej samej cenie, ale minimalna płaca na rękę w tym kraju wynosi dwa razy więcej aniżeli w Polsce w takich różnego rodzaju zagranicznych hipermarketach. Jak to, szanowni państwo, jest możliwe? Ludzie dalej się pytają, nie dowierzają, idą, patrzą, oglądają, sami mówią, no nie wiedzą, jak to jest możliwe, że Polakowi można płacić dwa razy mniej, a sprzedaje się drożej. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Jak to jest możliwe, że w kraju, w którym nieruchomości są 5-10 razy tańsze, a w ciągu życia utrzymanie nieruchomości razem na kredyt i nie tylko, i pod kątem ogrzania jest nawet 20 razy droższe niż w Polsce, a dodatkowo zarabia się minimalnie dwa razy więcej na rękę, a na sam koniec już ceny są niższe. Oczywiście, szanowni państwo, mówię o tym szokującym fakcie i porównaniu Auchan w Polsce i Alcampo w Hiszpanii, który jest odpowiednikiem, a właściwie częścią Auchan, wielkiej korporacji Auchan. Właściwie można powiedzieć, że Alcampo to jest Auchan, ale hiszpańskie, prawda? Auchan to Auchan takie w Polsce, tylko że u nich Alcampo nazywa się po prostu po hiszpańsku, prawda? Jest częścią Auchan, prawda? Jak to jest możliwe, że ta sama korporacja, a zarobki dwa razy wyższe, a ceny niższe? I przypomnę jeszcze raz, szanowni państwo, wbawia się nam, że w Hiszpanii jest jakaś bieda, a jeżeli chodzi o bułki, jeżeli chodzi o takie bułkowe sprawy, jak długie bułki, krótkie bułki, duże bułki są tańsze tam niż w Polsce. Jak to jest możliwe, że woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja są w tej samej cenie co w Polsce, a nawet tańsze. Co więcej, ser, cukier jest w tej samej cenie co w Polsce, a nawet tańsze czasem. Olej jest tam w tej samej cenie, a nawet tańszy. No u nas tylko szynka jest tańsza o te 30-40% czy 50%, ale szynkę trudno zmierzyć, bo są różne rodzaje robienia szynki, no a bardzo dużo szynek po prostu w sobie ma tylko sól, wodę i jakieś ścierwo. Ziemniaki, szanowni państwo, w tej samej cenie, a nawet tańsze. Ryż w tej samej cenie. Kurczaki, no może u nas są troszeczkę droższe o 50%, ale piwo jest tam w tej samej cenie albo tańsze. Wino skrajnie tanie, 3-4 razy tańsze. Wódka tańsza niż w Polsce albo w tej samej cenie. No, pomidory, o dziwo, ostatnim czasy są w Polsce trochę tańsze. Czekolada tam jest tańsza, tego samego rodzaju czekolada tam, szanowni państwo, w Hiszpanii jest tańsza niż w Polsce, ale płaca minimalna wynosi dwa razy więcej na rękę. No i na sam koniec zrobiliśmy analizę makaronu. Makaron tam jest w tej samej cenie albo tańszy. No, herbata. Jesteśmy herbacianym rajem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Herbat u nas, setki rodzajów różnych, różnistych produktów z herbatą. No i jesteśmy tu zagłębiem, choć tam też można kupić tanią herbatę. No, herbaciany raj w Polsce istnieje, co to do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jak ktoś chce sprawdzić, to niech sprawdzi ostatni film. Tamtej herbaty zbytnio nie ma, może po prostu nie pijają tej herbaty. No ale finalnie można kupić tanią herbatę, no jednak, no powiedzmy tak, no u nas to jest herbaciany raj i tą herbatę można naprawdę tanio kupić i weźmy pod uwagę to, że jednak u nas ta herbata, musimy założyć, że jest znacznie tańsza niż chociażby w tym ostatnim porównaniu. Będziemy szukać kwestię herbaty. Szanowni państwo, zatem przechodzimy dalej i pokażę państwu dzisiaj coś miłego, fajnego, ale zanim to pokażę, to będzie bardzo ekscytujące, więc pozostańcie ze mną. Ale zanim to pokażę, oczywiście zapraszam wszystkich do zasubskrybowania tego kanału. To zabierze sekundę, mi naprawdę pomoże. Kliknięcie łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim kliknięcia w link poniżej, który dodałem do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję nowo otwartego angielskojęzycznego kanału. Tam po prostu potrzeba subskrypcji, jakby każdy pstryknął subskrypcję, to by było z głowy, już nie będę was prosił.
Przechodzimy w takim razie, szanowni państwo, co dzisiaj dla was przygotowałem. Wchodzimy, prawda, jeżeli chodzi o takie piękne miejsca jak ta Teneryfa, prawda, no tam można spotkać sklepy Alcampo, prawda, czyli no odpowiednik tego polskiego Auchan, prawda, w takiej Santa Cruz de Tenerife, prawda, na całej Gran Canaria, tam jest ciepło, fajnie, nie ma zimy, prawda, słońce zachodzi w zimę półtora godziny później, aniżeli w Polsce. Tylko tutaj mamy Santa Cruz de Tenerife, prawda? No takie piękne miejsca, tylko powstaje pytanie właśnie, co państwu pokażę. Co w takim przepięknym miejscu najlepiej smakuje? Oczywiście, że lody. Szanowni państwo, zobaczymy, czy lody tutaj mamy polsko-angielski, nasz kochany tłumacz. Jak są lody po angielsku? Po helado. Po hiszpańsku to helado. 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 Lody po hiszpańsku to helado. Helado. Zobaczmy w takim razie, tutaj kliknąłem wcześniej szybko i popatrzmy, po ile są lody, czy u nas wreszcie będzie coś tańszego. Boże, u nich lodówki są droższe, może te lodówki więcej biorą tego zimna. Przepraszam, napiję się herbatki, bo wieczór. Rzeczywiście mam różnych tych herbat tyle. Wieczorem kawy nie pijam, więc herbatka. No to zobaczmy w takim razie, po ile jest kilo lodów, szanowni państwo, w Hiszpanii. Tutaj mamy kilo lodów za 10,70, tu za 10,70, 9,98, proszę zobaczyć, 11,75, 19,19, tu są drogie. No to widzimy, że najtańsze już za kilogram takich wafelkowych lodów 9,99 euro za kilogram, prawda? Takich wafelku lodów widzimy, Maxi Bon. Jedźmy dalej, może będą jeszcze tańsze. Tutaj po 10, no wszystko 10, 10, 10. Wszystko droższe niż 10, 19, 19, 19, 19, 19, 19. No i mamy jakieś, o widzimy. Tu najtańsze lody firmy Auchan. A widzicie, tutaj na tej firmie to jest Auchan. Tak, widzimy w Hiszpanii, widzimy, nie jest napisane Alcampo. Tu jest Auchan, szanowni państwo, jest napisane, mamy ich. Mamy ich Alcampo oficjalnie, widzimy, że sprzedaje produkty Auchan. Szanowni państwo, więc to jest Auchan, prawda? Auchan, Auchan i koniec, kropka. No i lody firmy Auchan, a nie Alcampo. Za kilogram, proszę bardzo, tutaj jakieś ultra tanie rożki. Ojej, proszę bardzo, co, jakie tanie, 2,97 za litr. Wow, czyli 2,14 za 720 ml, to tam chyba z 10 rożków za 8 euro, za 2 euro. To ja nie wiem, ile tych rożków tam w środku jest, razy 6, 6 rożków, czyli 6 rożków kosztuje, szanowni państwo, wiemy dzisiaj, złotówka jest zawalona, 6 rożków razy 4,15, szanowni państwo, 6 razy 4,15 to, przepraszam, 2,14 razy 4,15 to jest 8,88, prawda, podzielić na 6, to jest rożek po 1,48 przy wyższym kursie, tym dzisiejszym okrotnym, no to jest po złoty 50 jeden rożek, złoty 50, tak, no taka drożyzna w tej Hiszpanii, oj, 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 tak, proszę zobaczyć, coś niesamowitego, tu widzimy po 4,76, 2,97 też, i jakie tanie, ciekawe, czy w Polsce są takie tanie lody. Nawet nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że mogą być takie tanie lody w ogóle istnieć w Europie, naprawdę nie wiedziałem, szanowni państwo, że w Europie mogą istnieć takie tanie lody, że takie tanie lody w ogóle mogą istnieć w świecie zachodu, że za złoty 50, czyli 30-40 centów. Pewnie jakość tych lodów jest okropna, ale chociaż kto wie, bo czasem po prostu sprzedaje się drożej po to, żeby ludzie sobie kupili drożej, a jakość to tam bardzo często nie odbiega. Czyli za 10 euro za litr możesz dać tyle samo, 3 euro i będzie to samo w sumie ścierwo, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj 2,97 za litr, 2,98, 5,60, no niesamowite, szanowni państwo, niesamowite. Tutaj mamy na sztuki chyba po 69 centów, proszę, co, proszę tutaj, zobacz, 1,79 za litr, nie, no to jest za tanie, no to nie mogą Hiszpanie mieć takich lodów tanich, szanowni państwo, Hiszpanie macie za dobrze tam, no już, nie, no żartuję, ale po prostu jestem w szoku, szanowni, 1,79 za litr lodów w Hiszpanii,
gdzie płaca minimalna wynosi prawie 6 tysięcy złotych, nie? A no, no niesamowite, proszę zobaczyć, Vanilla Choc 1,298. A tutaj jest po jeden lód ten wodny. Wezmę, kliknę na polski, niech nam przetłumaczy. Tutaj się klika prawym i się mówi przetłumacz, a mam angielski ustawiony. No to przetłumaczę, nie mogę tego przetłumaczyć. Ojej, nie przetłumaczę, dobra, będzie hiszpański. Dobra, na angielski jest. Trzeba się angielskiego też uczyć. Dobrze znać i angielski, i hiszpański. Znaczy bez angielskiego ani rusz, no ale hiszpański super znać, bo też w sumie fajny, nie? Dobra, jedziemy dalej. No jakieś w ogóle, jakie tanie lody. Proszę zobaczyć, tutaj za litr takie czekoladowe, 3,60. Ale mam ochotę na lody, aż 3,60, tak? No, no nie wiem, szanowni państwo, czy dalej sprawdzać. O, tutaj mamy takie litr lodów za 2,99, czyli za 12-15 zł, tak? Litr lodów, 15 zł, 2,99. Ja nie wiem, czy to jest drogie czytanie, dawno lodów nie jadłem. Tutaj 2,84 czekoladowe po prawej stronie, proszę zobaczyć. Nie no, taniej to już chyba nic nie znajdziemy, no bo to jak to już chyba grzech taniej szukać niż 1,70 czy 1,40 za litr lodów? 6 zł? Proszę zobaczyć, no niesamowite. Ja podejrzewam, że no to nie może być taniej w Polsce już chyba. No tutaj patrzcie, następne 1,79 za litr lodów, nie? To już chyba nie może być taniej. No to chyba najtańsze, co może być. No tutaj popatrzmy, czekoladowe. Za litr czekoladowych lodów 3 euro, czyli 12-13 zł, nie? W zależności od kursu. Prawda? 12, 12, 50, 13 zł. Proszę zobaczyć. 2,65. 2,65. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. 2,91. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. 2,84. Jakie tanie. No dobra, może będą w Polsce tańsze. No nie wiem, no to jest jakieś ultra tanie, wiecie. 3, ja nawet nie wiedziałem, że litr lodów jest taki tani, bo nie jadam zbytnio słodyczy, no bo wiecie, ile można, to już się dzieckiem jest to, no, to niezdrowe, nie? Każdy lody kocha i lubi, no nie wiem. Chyba nie znam nikogo, kto nie lubi lodów. Przecież lody są takie cudowne. Mamy mango, lody 3. No nie wiem, nie będę sprawdzał dalej, bo mi się nie chce, bo przecież te ceny są tak niskie i tych lodów jest tak dużo. Nie wiem, może ci Hiszpanie dlatego są tacy grubi, bo żrą lody ciągle, bo takie tanie mają. Może Unia Europejska powinna zakazać tanich lodów w Hiszpanii? Nie, no śmieje się przecież. Śmieje się, to jest joke. Śmieje się, śmieje. Popatrzmy, 1,65 w ogóle. Ta pistacjowe, ta, nie wanilia, takie najtańsze. Dobra, ja taniej nie będę szukał, bo to taniej chyba nie można już nic znaleźć. No bo to jest tak tanio, no bo co ma być? Litr lodów za 1 euro? No przecież to niemożliwe, że znajdziemy coś takiego taniego. Proszę bardzo, tak? To jest niemożliwe. Dobra, no nie wiem, nie szukam. Wiemy jedno, że tanie lody są po 1,5 euro, 2 euro, czyli po 8 zł lub 6 zł. No ale bez żadnego problemu lody za 10 zł lepszej jakości można kupić. To są te takie, wiecie, markowe jakieś te KitKaty, tak, Snickersy, tam Bounty 30 razy droższe, nie? Może nawet przez to niezdrowsze. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Zobaczmy, co jest w Polsce. Wezmę od najtańszych, bo tutaj fajnie się sortuje. Tutaj mamy na tej polskiej stronie Auchan fajnie. Dobra, i przewiniemy, bo tutaj nie ma za kilogram. A, pokazuje też za kilogram. O, są najtańsze rożki. Widzimy, też są rożki. Popatrz, to jest w ogóle jakiś ultra tani po złoty 10, 10 zł za litr. 11 zł za litr, czyli 2,5 euro. Czyli drogo. Bo tam były najtańsze litrowe, no zaraz może dojdziemy, ale tam litrowe najtańsze chyba było 6 zł. A tutaj ten wychodzi złoty 90, złoty, no tani lód, tak? No lody o smaku śmietankowym najtańszy złoty 19, tak? Tutaj rożek obok złoty 49, no ultra tanie, nie? Tylko jest pytanie, no, no dobra, ale szukamy litrowych, wiecie, szukamy czy są jakieś litrowe lody za 6 zł, za 5 zł, za 8 zł i za 10. Na razie nie ma. Nie ma, bo to są wszystko powyżej 12, 15, 50, 16. Tutaj nie ma za litry. Tu nie ma na litry. O, jest, po 30 jest na litry. 75 na litry. O, jest kaktus. 7,53. Kaktus jest tani, nie? Na litry. Kaktus jest tani. 3,39 od sztuki. On ma 45 ml. Jak to możliwe? Tutaj jest napisane,
Rzeź za litr jest 7,53. Źle to jest napisane. To jest źle napisane. Źle napisane, bo obok kaktus jest po 75 za litr. To powinno być 75,33. Kłamczuszki. Nie, zły moderator cenowy. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Za litr. No i tutaj na przykład też mają złego moderatora, bo i wychodzi za litr 0,02 grosza. No to wiecie, no. Dobra, szukamy. A, dobra, szukamy dalej. Poszukajmy takich. No nie ma 50 zł. No szanowni państwo, nawet lody są tańsze w Hiszpanii. Znowu tu jakieś kitka 0,07 za litr. Jak to? No nie jest tak przecież. Proszę zobaczyć. Dobra, są. O, są po 6,99. Dobra, są jakieś tanie. No ale to jest taka cena, właśnie ta hiszpańska, albo nawet troszeczkę wyższa. No taka hiszpańska cena, trochę wyższa. Mimo to, że dzisiaj jest euro drogie, nie? No to taka hiszpańska cena. Trochę wyższa, może w zależności od, widzimy tutaj, nie? Za 6,99, za 7 zł, tak? Tam były nawet po półtora, czyli no też 6 zł, tak? I w ogóle nie ma. Popatrzcie, no jest po 6, tutaj 11,35 za litr. 6,99 za litr. 6,99 za litr. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Nie no, nie ma, no proszę bardzo, tutaj za litr te oszołomskie są po 15 zł, tak? No to 15 zł przy kursie 4,15, no to jest prawie 4 euro, nie? Nie no, popatrzmy, 14,89 za litr, 14,89 podzielić na 4,15, 4, ojej, 4,15 to jest 3,58. Ale przy kursie dzisiaj okropnym to 4,60, no to 3,23. No to są ceny hiszpańskie, tak? Droższe nawet trochę. Czyli mamy droższe lody, minimalnie, ale mamy droższe. No nie wiem, w zależności od kursu, no wychodzi na to, że chyba mamy droższe po prostu, szanowni państwo. No chyba mamy po prostu droższe lody, no. Nawet lody nas nie oszczędzają. No Big Milk tutaj po 16 zł, tak? No to 4 eurasy, tylko że to są dobrej jakości lód. Finalnie, prawda? Bo ten Big Milk lody są dobrej jakości. No to sam bym jadł, prawda? No Big Milk jest dobry, no po 16 zł za litr. No ale 16 zł, prawda? 16 zł podzielić na 4,15, no to jest 3,85, tak? Przy kursie 4,5, no to jest 3,55. No dobra, nie jest to dużo, no ale tam litr lodów po 6, 7, 8, 9 zł, 10 zł, 11 zł, 12. A tutaj jednak ten Big Milk 16 i nie wiemy, czy to jest lepsza jakość, czy gorsza, czy taka sama, czy trochę lepsza, czy trochę gorsza. Szanowni Państwo, nie ma co dalej szukać, bo to już będzie tylko coraz droższe, nie? Bo tu już nie ma niższych cen. No ja jestem generalnie, powiem tak, jestem w szoku. I tutaj właśnie pokazuje to, że ludzie, to co w ogóle ludzie myślą, bo ludzie głupie tak myślą, no tak, bo tam jest gorąco, to tam trzeba lodówki. I widzimy, straty taty, gówno to jest prawda. Widzimy, że w gorącym kraju lodówki wcale nie biorą więcej energii, ewentualnie, albo nawet to nie ma wpływu na cenę lodów, bo lody tam są nawet tańsze. Czyli to nie jest jakieś takie gigantyczne obciążenie w danym momencie. Widzimy, jakie się kłamstwo przelewa w Polsce, szanowni państwo, tak? W Hiszpanii Hiszpan zarabia 2 razy więcej na płacy minimalnej. A kupi sobie lody po tej samej cenie, a nawet taniej, czyli musi 2 razy mniej pracować na lody swoje, tak? Tylko że wiecie, kupi sobie nieruchomość 5-10 razy taniej, nie musi jej ogrzewać gazem, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, tym słodkim akcentem zakończymy ten film, bo. Idę sobie zjeść lody, ale najpierw wezmę chłyczka herbatki. Nie jem lodów za późno. Wiem jedno, zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być informacje, które naprawdę mogą uratować życie, nie, i nie jedno życie ekonomiczne człowieka. Zapraszam do klikania w ten film i obejrzenia. Super informacje. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.